Bo prawda jest, wydaje się, wszędzie, ale na pewno w salonach, nawet w studiach telewizyjnych jest jej mniej niż w domu, w pracy i na spotkaniach z młodymi ludźmi, starszymi, emerytami różnych zawodów. To powody, dla których Tadeusz Cymański, jeden z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, europarlamentarzysta, postanowił aktywnie wziąć udział w kampanii wyborczej 2011. Przyjechał do Bielska-Białej, aby wesprzeć posła Stanisława Piętę. Myślenie liberalne, którego jakąś emanacją jest Platforma, jest obecne w wielu innych miejscach. My sami nieraz się spieramy we własnym środowisku politycznym na te różne tematy. Dlatego uważam, że trzeba wspierać program Solidarnego Państwa, partię, która ma to hasło i ten program na sztandarze, oprócz nowoczesności i bezpieczeństwa. W środku jest solidarność. W klubie NOT w Bielsku-Białej dowiedzieliśmy się, jakie zdaniem Tadeusza Cymańskiego kwestie należy w pierwszej kolejności podjąć podczas tegorocznej kampanii wyborczej. Największy problem, tak naprawdę największy, to dla niektórych może być zaskoczeniem, ale ja tak uważam, nie tylko ja, to nie jest nawet deficyt gigantyczny, bezrobocie, problemy ekologiczne, problemy energetyczne. To jest problem demograficzny, bo z tamtym można walczyć, nawet szybko jakoś. Natomiast demografię odwrócić i zapobiec, żebyśmy nie byli najstarszym, usychającym społeczeństwem za 30-40 lat. Myślę, że to jest miarą wielkości polityków, którzy myślą nie tylko o dzisiejszym dniu, ale o tym, co będzie, jak ich nie będzie. Z Tadeuszem Cymańskim rozmawialiśmy też o złych emocjach, jakie budzą się podczas każdej kampanii wyborczej. Wydaje mi się, że negatywne emocje i negatywne kampanie, a więc krytyka, atakowanie przeciwników, osobiście uważam, jest ważne. Bardziej powinniśmy demaskować, obnażać to, co oni robią, ale personalne ataki z dużym udziałem gniewu i złych odczuć są nie najlepiej odbierane i w efekcie końcowym nie dają sukcesu. Ludzie mówią, spierajcie się, ostro, ale nie poniżajcie. Tadeusz Cymański przybył do Bielska-Białej na zaproszenie Stanisława Pięty.